Mania, Mania, gdzie ty jedziesz? Co tu mi się włączyło? Nie chcę tego. Nie chcę. Mój imago w tej chwili jest zaskakujący, tak jak o poranku. Więc siedzę na komputerze i piję kawę i edytuję film. Ale wczoraj zrobiłam go trochę, więc długo nie posiedzę, dzięki Bogu. No i później co dalej, to zobaczymy, co tam się nam wymyśli. Nie? Przejdźmy teraz do rzeczywistości. Tej niezrozumiałej, nieoczywistej, ja nie wiem, o co tu chodzi. Do czego dążę? Dążę do tego, że moja pralka ze spokojem powinna zostać zapisana w Księdze Rekordów Guinnessa. A dlaczegoż to? Bo ona po prostu chyba rozmnaża pranie. Rozumiecie to? Ja nie wiem, co ona to płodzi tu to wszystko, ja nie wiem, o co jej chodzi w ogóle. I nas jest dwóch, rozumiecie to? To jak będzie większa rodzina, to ja nie wiem po prostu, no pranie 5 razy dziennie, no bez przesady. I ja nie jestem pedantką ani Dawid w tym sensie, że ja założę dzisiaj na przykład, nie wiem, o, sweterek, pochodzę w nim 2 godziny i do prania. Nie, słuchajcie, nie, ja tego po prostu nie rozumiem, no. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, no. Nie wiem, ona mi chyba na złość robi. Jak mieszkałam u teściowej, to znowu pralka zżerała skarpety. No uwierzcie mi, że tak żerała skarpety, że po prostu, no ja nie wiem, no nigdzie nie można było ich znaleźć. I to było coś strasznego. Tutaj akurat ta stwierdziła, że nie jest głodna, tylko po prostu ciągle by chciała chodzić, ja nie wiem. Bądź mądry, pisz wiersze. Sweterek mam trochę wygnieciony, ale spokojnie, nigdzie nie wychodzimy. Słuchajcie, czas założyć kufeczka. Tak pizga, jeszcze się coś ubrudziłam. No jasny kapelusz, no jak zwykle, primadonna. Jak to powiedzieć? Jak to powiedzieć wam? Pizga jak skurczysyn. Jadę do sklepu po coś na obiad, na dziś i na jutro. Będzie bardzo zdrowo. Gdzie pan mi tu stół? Już myślałam, że mi wyjedzie. Wiecie, co chciałam powiedzieć? Że jest 2 stopnie, a ja w piątek muszę jechać do Łodzi. Jak będzie śnieg, albo to przymarznie, to jest po prostu masakra. Kto mnie ogląda, ten wie, że ja pojadę samochodem wszędzie, dosłownie wszędzie. Niczego się nie boję, ale jak jest lód, śnieg, zima, to ja się po prostu nie nadaję, ja mam 2 lewe ręce. No, no nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie potrafię jeździć zimą. No nie potrafię. Bo zawsze mnie gdzieś musi poobkręcać, nie wiadomo co. No nie potrafię. No. Tak to nalajcie, słuchajcie, nie? Nalajcie, słuchajcie. Jak ty, dziewczyno, dzisiaj już sobie rymujesz. Nie no, zimno, ej. Ale kurtka, ale powiem wam, że ta skórka, to ona nie jest cienka, ona jest właśnie taka fajna, grubsza, wiecie, także... Ale ja i tak jestem z tych takich, co zimą pod płaszcz potrafię wyjść w koszulce na ramionczkach albo na krótki rękaw, rozumiecie to? Jest. No, tak się zagadała. A tu co za koreczek? Jezu, jak jest zimno, mówię. Ale zacznijmy od zapalenia światła i od wyszarpnięcia wszystkich zakupów. O nie! O nie, zniszczyłam bazylię. Oj. Paragon. Wzięłam maliny mrożone. Później wam pokażę, jakie Dawid teraz lubi śniadanie do roboty. Marchewka mrożona. I słuchajcie, 2 kulki, tak? 2 kulki mozzarelli i uwaga, 1, 2, 1,5 kilo brukselki, no, kocham i uwielbiam, kocham i uwielbiam. A no i bazylenka do sosu, będziemy robili coś bardzo fajnego. No dobrze, moi drodzy, zabieram się za obieranie brukselki, wstawiłam już sobie wodę, żeby ją zaraz ugotować. No taką mamy fazę na brukselkę, że masakra. Wstawiłam ryż i w sumie to powiem wam tak. Dzisiaj Dawid będzie miał co innego, ja będę miała co innego, bo ja mam ochotę na co innego i on ma ochotę na co innego, więc mówię, no dobra. Mówię, idę na to. Nie ma żadnego problemu, więc obieramy brukselę. Widzisz ty to? Hm?
No i widzicie, on... Co nie? Mówisz, że nie? O Boże, jeszcześ mówi, że nie. U nas jest standardem, że koty siedzą na stole, nie? I jak ja gotuję, to zobaczcie, on siedzi jak w kinie i patrzy, co ja tu. W tej, w tej. Właśnie wrzuciłam brukselkę do garnka, wiesz? A teraz, niestety, ale muszę chwilę pogrzebać w papierach i coś znaleźć. Nie lubię papierkowej roboty, no ale cóż. Jak mus, to mus, nie? Teraz przejdźmy do mojego obiadu, słuchajcie. Mam miseczkę. Mam małą połówkę pomidora. Bo i tak trzeba go wykorzystać, więc ratuję mu życie. Przekładam go sobie do miseczki. I teraz czekajcie, szybko, szybko. Kulka mozzarelli, kawalątek, resztę chowamy. I to jest, słuchajcie, przepis. Ja nawet nie będę wam pokazywała teraz, jak ja będę robiła ten sos właśnie tutaj ze świeżej bazylii. O, tutaj mam umytą, nawet jeszcze trochę mokra jest. I ja wam podlinkuję w informacji pod filmem, bo ja teraz to robię sobie po prostu w innej wersji. A to jest świetna przekąska na imprezę dla gości. Układacie, wiecie, kroicie plastra w, pomidora w plastry, mozzarellę w plastry i układacie pomidor, mozzarella i tak dalej. I robicie do tego sos bazyliowy, który jest po prostu przepyszny, przepyszny, więc ja nie będę tego po prostu powielać. Wrzucę wam link w informacji pod filmem, gdzie to się znajduje. A za chwilę, jak zobaczycie, na co ja mam dzisiaj ochotę, to ktoś powie, że po prostu nie mogę się zdecydować i zjadłabym konia z kopytami. Ta sałatka, humus paprykowy, dwie papryki, oliwki, salami. Nie wszystko jest zdrowe. I na kolację wrąbię trochę brukselki. Powiem wam tak. Ciemno jak w noże, bez kitu. I muszę nam wyciągać składniki na Dawida śniadanie. I wam pokażę właśnie, co on lubi jeść. Tylko moment. No to idziemy. Już zaczynamy, moi drodzy. Muszę wziąć jakieś opakowanie, w którym będzie jadł. Mamy opakowanie. Potrzebujemy teraz łyżkę. W przypadku Dawida jest to duży jogurt. Naturalny, akurat mamy grecki. Więc może być. I słuchajcie, robi się następujące bajery. Ja do tego opakowania pakuję mu ten jogurt, nie? I zaraz znajdziemy miód. I damy tutaj, nie wiem, złychę miodu, wymieszamy to, więc uno momentu, bo ja muszę zniknąć. No i tak powiem szczerze, że wymieszanie miodu z gęstym, znaczy inaczej, Boże, wymieszanie jogurta z gęstym miodem wcale nie jest takie łatwe. No i zawsze próbuję, czy tam jeszcze tego miodku, ale dam jeszcze trochę więcej, bo wiecie co? Pójdą owoce kwaśne. Teraz, gdy mamy wszystko już wymieszane, to słuchajcie, chodzi o te mieszanki Mixit. Tutaj mam te owoce liofilizowane. Jest kod zniżkowy chyba jeszcze ważny, więc jeżeli on jest ważny, to ja wam wrzucę link w informacji pod filmem. Czekajcie, ja muszę tu zanurkować. A, no i wsypuję mu tak na oko, no wiecie, no to chłopiec, no to... A druga sprawa, że to jest zdrowe. No to niech sobie zje. Ja tutaj mam mieszankę trochę czekoladki, orzechów, pistacje, nerkowce, jakieś tam jeszcze suszone właśnie owoce. No i teraz sprawdźmy, czy tego tu nam wystarczy. No i jeszcze możemy mu w garstkę dosypać. O, teraz mamy to załatwione, nie? I teraz słuchajcie, bierzemy te owoce liofilizowane. No i zobaczcie, ile Dawid... No, prawie nie ma. Naprawdę jesteśmy mniej niż połowa, więc ja mam, ale pachnie, ja pierdziule, truskawki i banana, więc zawsze daję mu trochę tych liofilizowanych, słuchajcie. I teraz muszę pyknąć się do zamrażalnika, więc czekajcie.
Słuchajcie, banany trzeba ratować. Zaraz je otworzymy, zobaczymy, czy one się jeszcze nadają, bo mam nadzieję, że tak. I mamy akurat opakowania, które są niepootwierane, więc szybko nożyce. I na oko, słuchajcie, ja mam akurat maliny mrożone i mam mrożone truskawki. I to normalnie wrzucam do tych jogurtów. Do tych jogurtów, jakby to ich było 15. Aż to się truskawa trochę. I teraz dajemy truskawkę. Jaka wielka! O Boże, jakie bomby! Dobra, jeszcze jedną bombę. I teraz czekajcie, idę to najpierw schować. I teraz tak. Te owoce mrożone, które wrzuciłam, po prostu mieszam z tym wszystkim, co ja tu mam. I to spokojnie, ja przygotowuję mu na przykład dzień wcześniej. I one spokojnie przez noc dojdą wam w lodówce. To jest pyszne. Ja to już kiedyś pokazywałam takie, jak sobie przygotowywaliśmy dzień wcześniej, właśnie rano wstajecie i macie gotowe śniadanko nawet w domu, jeżeli potrzebujecie, w miseczce sobie to wymieszać, wsadzić do lodówki i po prostu jak ta lala. Tylko wtedy na przykład banana bym dodała rano, nie? Więc czekajcie, teraz jakaś decha. Zobaczmy, czy te banany to w ogóle są jeszcze do uratowania. Czy to już jest po wszystkim. Dojrzalutki, piękniutki. Nie jest zły, ale pachnie. Uwielbiam zapach bananów i uwielbiam zapach truskawki. A ty? Ty jesteś bardziej dojrzały. Wiecie co? Ja je miałam w tym, w pojemniku i mi te, no, grejpfruty mi przyćmiły je, że ich nie zauważyłam. No to jedziemy z bananem. I do pojemniora. Możecie sobie cynamonem obsypać, jeżeli lubicie. Mówię wam, świetny sposób na śniadanie nawet w domu. Naprawdę ekstra. O, no i tak jak powiedziałam, no to jest chłop, nie? Więc o. Pycha, teraz przykrywamy do lodówki i rano ma śniadanko gotowe. 14:30. A nadal ciemno jak w noży. Mam ochotę na herbatkę. Tylko nie wiem, na jaką się rzucić. Ale chyba zdecyduję się na zieloną. Tak po obiadeczku. A co? Boże, chyba coś na łeb zaraz wyleci. A teraz przepraszam wszystkich tych, którzy uwielbiają moją marzenkę, która właśnie... Majna, gdzieś ty? A! Myślałam, że Majna w sypialni, a Majna w tym. A Majna gdzie? Na korytarzu sobie szaleje, dziewczyna. No to co, jakiś kubełek. Ale nie z KFC, tylko taki do picia. A zjadłabym kubełek z KFC. A może byśmy zrobili taki przepis? Tylko, że na niesmażone, a pieczone. Co wy na to? Mam pomysł w głowie. Herbatka, utatka. Sialalala, tererere, sialalala. Wróciliśmy. Mam tak kitkę, że mi przeszkadza, muszę niżej zrobić. Wrócić, co to jest? Wróciliśmy do punktu wyjścia. Wow! Dobra. Wróciliśmy do punktu wyjścia i co? Edytuję film. A wiecie, jak jutro mam przerąbane? O Chryste. Na 13:50, dobra, na 14:00 idę do lekarza. I chodzi o to, że jutro będę miała robione USG i mam do 14:00 nic nie jeść. No to zanim wyjdę, bo może się coś jeszcze obsunie, bo wiecie jak to jest, zanim dojadę do domu, to będzie 16:00, jak zjem pierwszy posiłek, nie? No ale jak mus, to mus. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Edycja. Proszę bardzo. Brukselka. Dawid zje na obiad, ja troszeczkę na kolację. Ryż.
No i do tego wszystkiego Dawid ma paluszki rybne. I czy ja bym je zjadła? Tak, bez żadnego problemu. Powiem wam, że jeszcze znaleźliśmy takie, które mają naprawdę bardzo dobry skład. I po prostu ja miałam ochotę dzisiaj na coś innego. Zazwyczaj nie robię osobnych posiłków sobie, ale że były takie składniki, które właśnie miałam ochotę, no to tak po prostu sobie zrobiłam. No i tyle, no taka historia. Uwaga, może chwilę hałasować czajnik. I wiecie co? Stwierdzam, że jutro jak ja wrócę od lekarza, to ja po prostu na pewno bym chciała zjeść bazyla z kopytami. Dlatego słuchajcie, zrobię tego sosu więcej, bo Dawid na pewno też będzie z tego korzystał. Ten bazyliowy. Link w informacji pod filmem, to jest to co przed chwilą było. Tylko po prostu ja już wykorzystam ten sos, żeby zrobić i żeby on był w lodówce już gotowy. Więc jak wrócę, to sobie tylko pokroję pomidorka, mozzarellkę. I zjem to, co dzisiaj. Dokończę ten hummus, trochę tej papryczki. Także na dobre wyjdzie. Nic się w domu nie zmarnuje. A fajnie i smacznie można zjeść. Boże, uwielbiam bazyliawy. Ja kocham i uwielbiam. Bez kitu. Niestety nastąpił mały falstart, bo tak. Nic nie widać przecież, a ja sobie tu dyskutuję, bo nie mam musztardy, więc poprosiłam Dawida, że jak wyskoczy z roboty, to cyk, pyk do sklepiczku po musztardę, a jutro ten sos będzie jeszcze lepszy. O Jezu, kocham. Powiem wam, że jakoś coś się zimno zrobiło, odkręciłam grzejniki mocniej, bo jakoś tak zmarzłam. Nie uwierzycie w to, ale generalnie obejrzeliśmy właśnie na Netflixie cztery odcinki pod rząd Szkoła dla Elity. I już w końcu nie wiem, czy obejrzeliśmy 5 czy 6, no dobra, no nieważne. Powiem wam tak. Film opiera się głównie na seksie i tam po prostu wytworzyła się moda na sukces, gdzie każdy z każdym dosłownie, naprawdę z ręką na sercu, tam każdy z każdym już leci z koksem. No, ale wciągnął nas na tyle, że chcemy zobaczyć, kto do tego wszystkiego doprowadził i jak to wszystko się zakończyło. No tak po prostu ma jakąś taką adrenalinę w sobie, że po prostu chcecie zobaczyć dalej. Nie wiem, no zobaczymy, czy wytrwamy. No mówię wam, mamy 3 albo 2 odcinki tylko jeszcze, także jutro go skończymy. Jestem bardzo ciekawa. No to słuchajcie, w dzisiejszym dniu to będzie wszystko. Idę zmyć makijaż, idę się wykąpać. Proszę o kciuka do góry, widzimy się jutro. Trzymajcie się. Siema, nara, cześć, pa. Wiecie co? Ja już bez makijażu jestem. I w ogóle, i przed chwilą była końcówka vloga, nie? Ale ja zapomniałam wam powiedzieć o najważniejszym. A mianowicie, ja dzisiaj kupiłam 1,5 kilo brukselki, bo z Dawidem wczoraj dyskutowaliśmy, że zjedlibyśmy brukselkę, nie? No i napisałam do Dawida, czy mógłby mi kupić musztardę. A Dawid też przyjechał i kupił 1,5 kilo, więc dzisiaj mieliśmy 3 kilo brukselki. Nie zmarnuje się. Jutro na pewno zjemy. Ach, jak my się rozumiemy bez słów.